wbrew pozorom, żeby zostać gangsterem, wcale nie trzeba wychowywać się w p***nej rodzinie. Na podwórku nauczyłem się tego, co dziś nazywają MMA, Krav Maga czy innych. Drobne cwaniaczki stawały się poważnymi gangsterami. A więc w ten sposób zarabiasz na życie? Chciałem być taki jak oni. Opowiem ci historię o tym, jak dołączyłem do grona najbardziej wpływowych bandziorów w tym p***nym kraju. Podobno robi pani najlepsze cappuccino w mieście. Witajcie w latach 90. W połowie lat 90. skończyła się sielanka. Polska mafia miała wszystko. I wszystko z na własne życzenie. Ja daję pomysł i wykonanie, ty dajesz ochronę. Wystarczyło przestrzegać paru zasad. I cały świat należy do nas. Będziemy królami, razem! Jeśli chciałeś być gangsterem w 2004 roku, musiałeś dużo widzieć i wiedzieć, że cisza i pokora daje większe szanse na przeżycie. Teraz ja jestem, pan życie i pan śmieć, rozumiem wózku? Miałem rodzinę, która mnie kochała. Miałem ekipę, która szła za mną w ogień. Miałem najlepszą dupę w mieście. Miałem wszystko. Jak zostałem gangsterem? Historia prawdziwa. W kinach.